akcja Wszystkich Świętych. Ona przede wszystkim skupi się na tym, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób, które będą w najbliższym czasie odwiedzać groby naszych bliskich. Ten czas, bo będzie to długi weekend, będzie na pewno czasem wzmożonych kontroli drogowych. Policjanci będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość kierujących. Będziemy też kierować ruchem w obrębie nekropolii. I tutaj gorący apel do wszystkich osób, które będą w tym czasie wybierać się na groby zmarłych, aby przygotować się do tego w odpowiedni sposób. Przede wszystkim sprawdzając, w jaki sposób będzie zorganizowany ruch przy cmentarzach, ponieważ w tych dniach zawsze są zmiany w organizacji ruchu. Trzeba sprawdzić, gdzie można samochód zaparkować, a najlepiej, jeśli w tym czasie skorzystamy z komunikacji miejskiej, w ten sposób zmniejszając ruch przy nekropoliach. Pamiętajmy też o tym, że jest to długi weekend, więc warto jest rozłożyć odwiedziny na kilka dni. Pamiętajmy też o naszym bezpieczeństwie jako osób pieszych. Często odwiedzamy groby po zmroku, kiedy są już trudniejsze warunki pogodowe, trudniej nas zobaczyć. No i tutaj nieśmiertelne odblaski powinny jak najbardziej znaleźć się na naszych elementach ubioru, po to, żeby kierowcy mogli lepiej nas widzieć, żebyśmy byli bezpieczniejsi.